Poseł Monika Pawłowska z Lewicy zmienia polityczne barwy i przechodzi do porozumienia Jarosława Gowina. To transfer o tyle zaskakujący, że w poglądach, zwłaszcza na tak zwaną aborcję i sprawy światopoglądowe, Lewice i porozumienie dzieliła przepaść. W ostatnich tygodniach, jeśli już ktoś kogoś skądś wyciągał, to był to Szymon Hołownia. Najpierw z lewicy pozyskał Hannę Gil Piątek, później dołączyli do niego kolejni politycy koalicji obywatelskiej. Teraz partyjny szyld postanowiła zmienić wiceszef klubu lewicy Monika Pawłowska, i obrała zaskakujący kierunek dołączyła do porozumienia Jarosława Gowina. To przemyślana decyzja, poprzedzona wieloma rozmowami. Cieszę się, że grono osób uprawiających politykę bez ideologicznego zacietrzewienia. I zawziętości poszerza się o panią poseł. Pisał na Twitterze Jarosław Gowin. Poseł Monika Pawłowska mówi, że to program i postulaty polityczne zaważyły na decyzji o przejściu do porozumienia. To jedyne ugrupowanie szczerze zainteresowane ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. Wstępuję do porozumienia, nie wstępuję do klubu parlamentarnego PiS. Pozostaję posłem niezrzeszonym. Monika Pawłowska była zwolennikiem strajku kobiet, wciąż opowiada się za tym, by prawo pozwalało na zabójstwo dziecka do 12 tygodnia ciąży. Jeszcze miesiąc temu w jednym z programów była pytana o to, kiedy zaczyna bić serce dziecka. Około drugiego trymestru zaczyna się bicie serca. Drugiego trymestru, w tym szóstym Tygodniu ciąży. Serce dziecka zaczyna rytmicznie pracować, pompując krew już w pierwszym miesiącu ciąży. Słowa byłej polityk lewicy na temat życia pokazują tylko, jak daleko było jej do porozumienia Jarosława Gowina. Dziś tego dystansu już nie ma, Monika Pawłowska krytykuje lewicę za to, że stawia wyłącznie na sprawy światopoglądowe jej byli partyjni koledzy nie pozostają dłużni. To zwyczajnie wstyd, że wybrana głosami zwolenników demokracji, praw człowieka i wolności posłanka staje się koali. Zbigniewa Ziobrę. Monika Pawłowska podzielała stanowisko Lewicy w sprawie wycofania finansowania dla lekcji religii. Chciała związków partnerskich i opodatkowania kościoła. Do tej pory takich postulatów w ustach Jarosława Gowina nie mogliśmy usłyszeć. Być może transfer polityk Lewicy wytycza nowy kierunek, którym będzie chciał pójść obecny wicepremier, zwłaszcza po tym, jak jego przywództwo zakwestionował Adam Bielan. Wydaje mi się, że to pęknięcie jest już na tyle. Na tyle poważne, że będziemy mieli do czynienia z dwoma partiami czy, czy może partyjkami wewnątrz obozu, no, to też jest oczywiście do, do przyjęcia. Mówi wicemarszałek Sejmu Spis Ryszard Terlecki i może Jarosław Gowin wycofał rekomendacje dla ministrów, między innymi Michała Cieślaka i Zbigniewa Gryglasa, to ci wciąż pozostają w rządzie.